Proszę Państwa, zdjęcia są integralną częścią tekstu przede wszystkim i powstawały na podstawie tego tekstu. I to jest najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o zdjęcia. Dlatego zapraszam przede wszystkim do przeczytania książki. I przy okazji oglądnięcia tych zdjęć również w książce. A różnią się one, te z książki i te tutaj z wystawy. To po pierwsze. Po drugie, dziękuję paniom przede wszystkim tutaj, które były modelkami, jak ja robiłem te zdjęcia. Byliście super, wszystko świetnie wyszło, naprawdę świetnie mi się pracowało. Dziękuję wszystkim za przybycie. Nie spodziewaliśmy się aż tyle osób. Cóż, wzruszenie odbiera mi głos. Dziękuję jeszcze raz. Lampka wina, tam oczywiście proszę się częstować. No i zapraszam do oglądania. Dokładnie za 4 tygodnie. Za 3 tygodnie, 28. Zapraszamy tutaj wszystkich Państwa, jak jesteście. Przeczytajcie książkę, będzie spotkanie jeszcze jedno z paniami. Będzie można zadawać paniom pytania. Będzie takie spotkanie przy książce, około książki, czy jak to tam dało. Także jeszcze raz zapraszam. Ja bym bardzo chciała, żebyście Państwo te panie zobaczyli na żywo. Pewnie już wyłapaliście, że te panie są tutaj z nami. Cudowne, wspaniałe. Siła to ona. Wiedzieliśmy o tym od samego początku. Ja jeszcze dodam, że ojcem chrzestnym projektu jest pan Józef Witek. Zapraszam pana Józefa tutaj do nas. Kiedy pomyślałam o tym, żeby pisać o kobietach, pierwsze co zrobiłam, to zadzwoniłam do pana Józefa Witka o listę kontaktów, bo pan Józef wszystkich zna w Mielcu. I w pewnym momencie pan Józef... coś więcej, wydała coś na temat pań. I później był Marcin, któremu powiedziałam o pomyśle, powiedział pisz, ja zrobię zdjęcia, także jesteśmy cały czas razem w duecie. Siła to ona, siła to też my, jak widać, chyba nam się udało. Zresztą będziemy czekać na waszą krytykę za 3 tygodnie. W projekcie Zanim bohaterki to jeszcze bardzo proszę Renatę Sosińską, która jest odpowiedzialna za wygląd tej książki. Naszym zdaniem perełka. Fantastycznie się z Renatą pracowało. Świetna graficzka z Mielca i dzięki niej macie Państwo w swoich rękach super książkę. Dzięki, Renia. Jest także pan Marek, który jest naszym korektorem. Zapraszam, panie Marku. Marek też przyłożył swój czerwony cienkopis do tej książki. Pokreślił pierwszą wersję dość solidnie. Dziękujemy, panie Marku. To było nam bardzo potrzebne. No i są nasze bohaterki. Zapraszam tutaj nasze cudowne panie. Związaliśmy się z paniami, waszymi historiami. Już to wczoraj mówiłam, przysiągliśmy z Marcinem waszymi historiami do szpiku kości. Pracowaliśmy nad tym od 2010 roku. Pisaliśmy, spotykaliśmy się z wami, rozmawialiśmy, robiliśmy zdjęcia. Dziękujemy wam za to serdecznie. Pani Agnieszka Czachor, pierwsza kobieta pilot w Polskich Zakładach Lotniczych. Zapraszam panią Agnieszkę. Pani Alicja Kaczmarczyk, która od 12 lat prowadzi pogotowie opiekuńcze dla dzieci z powiatu mieleckiego. Wielkie serce. Pani Jadwiga Klaus. Teatr, jeszcze raz teatr, jutro spektakl wyreżyserowany przez panią Pani Maria Podobińska-Werelińska, też zapraszamy. Nasza cudowna pani Maria. Nie dotarła do nas Magdalena Łączak, ale jest jej tato i siostra. Serdecznie witamy Państwa. Zapraszam Magdę. Będzie reprezentował godnie córkę. A córki nie ma, ponieważ Magda przygotowuje się do... Magda jest liderką w Polsce, jeśli chodzi o ultramaratony, biegi długodystansowe górskie. Magda za 1,5 miesiąca startuje w biegu na Majorce na 100 km.
I dzisiaj pojechała się przygotowywać też w tej kwestii, także wybaczcie Państwo, ale możecie zobaczyć jej zdjęcia, a w książce przeczytać, jak rozwijało się jej zainteresowanie takimi sportami ekstremalnymi. Oddaliśmy w Wasze ręce książkę, która jest takim troszkę doświadczeniem naszym. Dajemy ją Wam za darmo, nie chcemy żadnych pieniędzy. Czytajcie, krytykujcie, podsuwajcie nam pomysły. Może znacie podobne panie jak te nasze bohaterki. Mówcie nam o nich, bo chcemy dalej promować nasze miasto, nasz powiat poprzez osoby, poprzez konkretnie kobiety. Bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia wystawy.